Panie burmistrzu, pytam pana bardziej jako lekarza niż burmistrza. To, że Jurek Owsiak i orkiestra zdecydowała w tym roku grać nie tylko dla dzieci, ale też dla seniorów, to jest dobry pomysł, pana zdaniem? To jest bardzo dobry pomysł. To jest wyjście naprzeciw faktycznym potrzebom, jakie są w tej chwili. No powtarzam to, co wszyscy, bo cóż innego powiedzieć. My po prostu jako społeczeństwo intensywnie się starzejemy. Tak? Już jest nas tak dużo ludzi po 65 roku życia, że na pewno ta grupa zasługuje na tą szczególną uwagę ze strony społeczeństwa. Potrzebuje ta grupa pomocy. Jest mało ludzi, którzy się tym zajmują, właśnie niesieniem pomocy czy rozwiązywaniem problemów ludzi starszych. Jest mało lekarzy, geriatrów, a nawet jak są, to też nie mają miejsc pracy po swojej specjalizacji. Jest mało takiego zaangażowania społeczeństwa, jeżeli chodzi o ludzi, w kierunku ludzi starszych. I dlatego myślę, że ta akcja to ma wymiar co najmniej podwójny. Po pierwsze, faktycznie, materialnie zbiera pieniądze na właśnie zaopatrzenie ludzi starszych, to medyczne, ale z drugiej strony, chyba to jest, nawet bym powiedział, jeszcze ważniejsze, może spowodować pewne przebudzenie, tak? Ruszy naszymi sumieniami, zwróci uwagę, że słuchajcie, w naszym kraju jest bardzo dużo ludzi starszych, którzy mają problemy, którymi nikt dzisiaj, których rozwiązaniem nikt się nie zajmuje. Czas najwyższy to zmienić. Pani Bogusławo, kiedy dowiedziała się pani, że Jurek Owsiak w tym roku zbiera pieniądze nie tylko dla dzieci, dla noworodków, ale też dla osób starszych, jak pani tą wiadomość odebrała? Bardzo z takim gorącym sercem, ponieważ i zawodowo, i osobiście od lat jestem związana ze środowiskiem seniorów, zarówno z Domem Kostrzyńskim Seniora, jak i z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, który od początku, kiedy gra orkiestra, włącza się i dzisiaj też uczestniczą państwo w Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Niemniej jednak tutaj seniorzy też aktywnie, pani Zofia Kowalczyk, 85-letnia mieszkanka, przygotowała też 200 pierogów, zawsze się życzy seniorom 100 lat, a pani przygotowała 200 pierogów dla Orkiestry Świątecznej Pomocy. I naturalnie chcę jeszcze powiedzieć, że mam Kostrzyn i tutaj Dom Seniora, najstarszą seniorkę, pani w tym roku, w lipcu, 16 lipca skończy 107 lat, także też cieszę się przeogromnie, że tutaj i Fundacja Jurka Owsiaka, i Sztab Orkiestry, i pan burmistrz, i pan przewodniczący rady, i naturalnie wolontariusze uczestniczą dzisiaj, tu są obecni razem z nami, z mieszkańcami w Domu Seniora. Styka się pani z seniorami, ze starością, z przemijaniem na co dzień i faktycznie w tej dziedzinie są takie duże potrzeby, takie duże zaniedbania, jak mówi Jurek Owsiak? Zgadzam się na pewno, dlatego że to jest grupa ludzi, osób, szczególnie tych, że tak powiem, już w tym wieku daleko senioralnym. To są ludzie, że tak powiem, z potrzebami ogromnymi, z potrzebami w wyposażeniu, w sprzęt, ponieważ w większości są to osoby mocno niepełnosprawne, czyli sprzęt ortopedyczny, łóżka, materace przeciwodleżynowe i naturalnie często też i nasi podopieczni, nasi mieszkańcy są pacjentami specjalistycznych oddziałów też tutaj opieki długoterminowej i te braki na każdym polu po prostu one są widoczne. Łóżka rehabilitacyjne z pełnym wyposażeniem, takie, gdzie po prostu też i personel, który wykonuje te czynności pielęgnacyjne, ma możliwość po prostu sprawnie, że tak powiem, wykonywać czynności tutaj i pokłonić się wobec tej osoby, tego seniora. Także potrzeby są przeogromne i jak najbardziej tutaj, myślę, że trafione w dziesiątkę pomysłu, jak najbardziej.